Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, i nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy tak samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się w zamian nie spodziewając. A wasza nagroda będzie w niebie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. W czerwcu 2014 roku świat internetowy obiegła wiadomość o tym, co wydarzyło się w dużej protestanckiej parafii w San Diego w Kalifornii. Otóż ta 10-tysięczna parafia oczekiwała na przybycie nowego pastora. Nowy pastor miał odprawić nabożeństwo w sobotni wieczór o godzinie 18. W kościele wszystko było już gotowe, rada parafialna z kwiatami czekała przed wejściem do kościoła i był tam także człowiek, który prosił wchodzących o pieniążki. Kilka osób pozdrowiło go serdecznie, nie otrzymał niestety żadnego datku, więc postanowił wejść do środka i usiadł w jednej z pierwszych ławek. Ponieważ jednak nie był najlepiej ubrany, to pan kościelny poprosił, aby przesiadł się do bocznej nawy. O godzinie 18 to właśnie on odpiął zamek swojego skafandra, ukazała się koloratka i pastor podszedł do ołtarza. Otworzył Biblię i przeczytał słowa Jezusa: byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem nagi, nie przyodzialiście mnie. W kościele zapanowała absolutna cisza i w takiej właśnie atmosferze pastor Jeremiah Stipek odszedł do zakrystii. Była to, jak tłumaczył później, swoista prowokacja, bo chciał w ten sposób uświadomić swoim nowym parafianom, jak ważne jest praktykowanie na co dzień miłości bliźniego. Miłości, o której uczył nas Jezus w kazaniu na górze, albo według Łukasza na równinie, która jest posunięta aż do miłości wobec nieprzyjaciół. Uczy nas dzisiaj Jezus na kartach Ewangelii: miłujcie waszych nieprzyjaciół i czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą. Postawmy sobie pytanie, co to znaczy kochać drugiego człowieka? Do jakiej miłości wzywa nas Jezus? Jak należy ją okazywać? Niech ta refleksja pójdzie w trzech kierunkach. Po pierwsze, trzeba nam zdać sobie sprawę, że miłość, do jakiej wzywa nas Jezus, nie jest uczuciem, choć zawsze z uczuciem się wiąże. Nie jest także postawą akceptacji ani tolerancji. Każda miłość wiąże się z uczuciem, ale to nie uczucie albo nie emocje są istotą miłości. Dlatego, że emocje czy uczucia potrafią się rodzić w nas niezależnie od naszej woli. Ktoś na przykład budzi się rano i postanawia, że dzisiaj się nie zdenerwuje, ale czasem wystarczy wyjechać na miasto, utknąć w korku i wiadomo, jakie emocje rodzą się w człowieku. Emocje rodzą się w nas niezależnie od naszej woli, w związku z tym nie one są istotą miłości, choć każda miłość wiąże się z emocjami i z uczuciami. Gdyby miłość miała być tylko uczuciem, to nikt z małżonków nie mógłby ślubować swojemu współmałżonkowi dozgonnej miłości, bo nie sposób racjonalnie zobowiązywać się do czegoś, co nie zależy od naszej woli. Również księża czy siostry zakonne nie mogłyby składać ślubów wieczystych i przysięgać Panu Bogu dozgonnej miłości, bo nie można racjonalnie zobowiązywać się do czegoś, co nie zależy od naszej woli.
Gdyby miłość miała być tylko uczuciem, niemożliwa byłaby miłość nieprzyjaciół. Nie sposób kochać emocjonalnie kogoś, kto wyrządza mi zło. Jezus jednak wzywa do miłości nieprzyjaciół, bo wie, że miłość nie jest uczuciem, choć zawsze się z nim wiąże. Miłość to także nie postawa akceptacji. Akceptacja to bardzo piękna postawa, która mówi, przyjmuję cię takiego, jakim jesteś. Jest to jednak postawa statyczna. Zadowala się obecnym stanem drugiego człowieka. Miłość natomiast jest zawsze pełna dynamizmu. Miłość zawsze daje impuls do dalszego rozwoju. Miłość mówi, bardzo dobrze, że taki jesteś, ale popatrz, możesz być kimś piękniejszym, kimś bardziej szlachetnym, kimś bardziej prawym. Możesz rozwijać w sobie talenty, które Bóg złożył w twoim sercu. Miłość więc zawsze daje impuls do wszechstronnego rozwoju drugiego człowieka. I wreszcie miłość to także nie postawa tolerancji. Tolerancja została dzisiaj wyniesiona na piedestał. Każe się nam tolerować wszystko. Ba, nawet zło, nawet grzech, nawet dewiacje. Ale wyobraźmy sobie mamę, która nagle, wracając do domu, widzi swoją córkę zażywającą narkotyki. Żadna mama nie powie, kocham cię tak bardzo, że toleruję to. Miłość to właśnie brak tolerancji dla zła i dla tego, co jest grzechem. Miłość więc, do jakiej wzywa nas Jezus, nie jest uczuciem, choć się z nim wiąże, nie jest akceptacją ani tolerancją, ale świadomą decyzją woli. Decyzją, która mówi, chcę twojego dobra, chcę twojego wszechstronnego rozwoju, chcę, abyś był coraz piękniejszym człowiekiem, coraz bardziej prawym, szlachetnym, inaczej mówiąc, coraz bardziej świętym, abyś rozwijał w sobie dary, które Bóg złożył w twoim sercu, abyś stawał się coraz piękniejszą osobą. Podejmuję taką decyzję i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby taki twój rozwój umożliwić. Taką decyzję możemy podjąć nawet wobec osób, które są nam nieprzychylne i w ten sposób praktykować miłość nieprzyjaciół. Druga refleksja na temat miłości, do jakiej wzywa nas Jezus, to taka, że Jezus wzywa, aby kochać wszystkich ludzi, jakich spotykamy na drogach naszego życia, ale nie wszystkim w taki sam sposób miłość okazywać. Sam Jezus postępował według bardzo pięknej zasady. To, czy kocham, zależy ode mnie, bo to moja decyzja, ale to, w jaki sposób miłość przekazuję, zależy od ciebie. Kiedy spotykał na swojej drodze ludzi dobrej woli, był wobec nich bardzo serdeczny, miał zapewne ciepły ton głosu, brał dzieci w objęcia, błogosławił je, dotykał ludzi chorych, przywracając im zdrowie. Jezus wytwarzał taką atmosferę przyjęcia i serdeczności wobec ludzi dobrej woli. Zdarzało się jednak, że Jezus spotykał na swej drodze ludzi, którzy balansowali na granicy dobra i zła, balansowali na granicy grzechu, nie chcieli całego serca oddać Panu Bogu. Tym stawiał wysokie wymagania. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem chodź za mną. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Bywało także, że Jezus spotykał na swojej drodze ludzi złej woli. To przecież tacy ostatecznie doprowadzili go do śmierci. Czy ich kochał? Oczywiście tak. W jaki sposób? Jesteście jak groby pobielane. Jesteście jak plemię żmijowe. Kochał w bardzo trudnych, surowych słowach. Ba, zdarzyło się nawet, że Jezus kochał z biczem w ręku. W bardzo surowy sposób okazywał swoją miłość, bo nie mylił jej z naiwnością. I wreszcie trzecia refleksja na temat miłości, do jakiej wzywa nas Jezus. To taka, że Jezus nie zatrzymuje się na poziomie Starego Testamentu, gdzie czytamy, kochaj bliźniego jak siebie samego. Nie wystarcza już miłość jak siebie samego. Dlaczego? Bo siebie samych kochamy czasem miłością niepełną, niedoskonałą. Ktoś na przykład, wyobraźmy sobie, jest pracoholikiem. Budzi się o 6 rano, o 7 rozpoczyna pracę, siedzi tam do godziny 18, wraca do domu i zasiada do biurka, aby dalej kontynuować swoją pracę. Ktoś taki nie odpoczywa, niszczy swój organizm, czyli kocha siebie miłością niepełną, niedoskonałą. Jezus więc nie tyle mówi, kochaj bliźniego jak siebie samego, ale miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. To On sam staje się dla nas probierzem i wzorcem autentycznej miłości. Dzisiaj, gdy słyszymy
przykazanie Jezusa: miłujcie waszych nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, uświadamiamy sobie, że miłość, do jakiej wzywa nas Jezus, nie jest uczuciem, choć się z nim wiąże, nie jest akceptacją ani tolerancją, ale świadomą decyzją, pragnieniem dobra drugiego człowieka i dążeniem do tego dobra i wszechstronnego rozwoju. Uświadamiamy sobie także, że kochać należy wszystkich ludzi, jakich Pan Bóg posyła na drogi naszego życia, ale nie wszystkim w taki sam sposób miłość okazywać, aby nie pomylić jej z naiwnością. Uświadamiamy sobie także, że nie wystarczy już kochać drugiego jak samego siebie, ale na wzór samego Jezusa. Takiej miłości uczyła nas kiedyś w bardzo pięknych, prostych słowach Matka Teresa. Mówiła: człowiek jest nieracjonalny, nielogiczny i egocentryczny. To nieważne, kochaj go. Ludzie, którym pomagasz, może wcale nie będą ci wdzięczni. To nieważne, pomagaj ludziom. To, co zbudowałeś, może jutro zostanie zniszczone. To nieważne, buduj. Daj światu najlepszą cząstkę siebie. Może zostaniesz za to zdeptany, ale to nieważne. Dawaj zawsze najlepszą cząstkę siebie.